Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runetery na moim kanale. Moi drodzy, moi mili, dzisiaj chciałbym zaprezentować deck, który pojawił się już na moim kanale jakiś czas temu, ale po przeciwnej stronie stołu. Na nasze nieszczęście tamten przeciwnik mi ograł dwa razy. To byli dwaj różni gracze, od razu uprzedzam, tylko po prostu trafiło się tak, że dwa razy pod rząd mieliśmy ten sam deck. No i zaskakująco dobrze radzi sobie ta talia. Należy tutaj jednak wspomnieć o tym, że już coś podobnego widzieliśmy, ale można też dodać tutaj kilka zmian, także mam nadzieję, że odcinek przypadnie wam do gustu. Zachęcam do przyjścia dzisiaj na transmisję. Pojawią się nowe emotki za suby. No i pojawią się one także tutaj na YouTube, bo jak wiecie, startujemy z tym programem dla waszych możliwości dodatkowych, wspierających tak zwanych, którzy działają dokładnie tak samo jak suby na Twitchu. I oczywiście będziecie mieć te same prawa co suby z Twitcha, że na przykład będziecie mogli dostawać skinki, będziecie mogli dostawać nagrody i będziecie chociażby wybierać jeden z kilku formatów na tuby. Także zapraszam, zachęcam, bo już niebawem też będę rozdawać skiny. Fajne skiny, a nie powiem wam jeszcze jakie. Także prezentacja talii. Najważniejsza karta prawdopodobnie to dyrektorka. Pamiętajcie, że Tesla, tak? Pozdrawiam widza, który tak zaczął mówić. Pozwala, można powiedzieć, aktywować jeszcze raz efekt ataku lub wsparcia. No my tu wsparcia oczywiście nie mamy. Mamy za to atak. No i zobaczmy, słuchajcie, karty najpierw i jakie mogą wykorzystać ten atak. Anka. Sabotażystka, księga tak naprawdę, odkupiony, Gwen, mamy skin na swoją drogą, Maokai nie, czy tak po prawdzie mówiąc nawet nie wiem co tu robi Maokai. Przypadkowo musiałem go kliknąć, tak, wydaje mi się, że przypadkowo musiałem go kliknąć, zniewolony. I jeszcze wieczni. Wieczni przyzwą wtedy dwie karty. Także no, sami chyba przyznacie, że no, tutaj ta dyrektorka ma spore możliwości. Dodatkowo, moi drodzy, z takich pozostałych kart mamy głośnego gospodarza, tak, z taki z uświęcenia, obowiązek. Co prawda tylko nie wiem dlaczego tak. Wydaje mi się, że uświęcenie jest ważniejsze tutaj. Także zrobię sobie jedną zmianę. Księga, dobieranie kart, bo możemy się szybko wypstrykać. Jak widzicie, nie mamy tutaj. Mamy zaklęcie za dwa, ale no, ktoś zdecydował się, że będzie jeszcze więcej tego dobierania. Odkupiony jak najbardziej. Widmowy też, słuchajcie, ile jest zaklęć? 9, czyli taka dobra liczba. Widmowy, ok. Zdradzieckie, wiadomo. Nie wiem, dlaczego aż 3, 2 razy. Tutaj jest kopia, a tutaj 3 razy. No ciekawe. Żniwa, co prawda jedna sztuka, ciekawe. Tornado, tutaj pamiętajcie, że dla uderzenia dla Gwen idealnie, bo właśnie jej awans polega na zadawaniu obrażeń. Wystawna sala i ja, słuchajcie, jestem fanem grania zawsze dwóch sztuk, bo uważam, że 3 to już przesada. Zniewolony świetnie działa z księgą. No i podwaje jeszcze, słuchajcie, dyrektorka. No i zemsta jeszcze na koniec. I jak wiecie, to jest standard, więc nie możemy zagrać tutaj Atrocity, ale myślę, że jakbyście chcieli zagrać właśnie tym deckiem na wieczności, to polecam dodać właśnie Atrocity, czyli to zaklęcie za 6 punkcików, czy tam za 7, które pozwala wam poświęcić życie sojusznika, ale na domiar dobrego pozwala także, słuchajcie, zadać obrażenie równe ataku Nexusowi, także cudowna karcioszka. No i jaki zamysł jest, tak, próbujemy tutaj jakoś Ankę awansować, pamiętamy o księdze, narzucamy tempo jednostkami z uświęcenia, bo i tak mamy bardzo silny, powiedzmy, mid game, bo to nie jest late game, tutaj czwarta, piąta, szósta runda i zobaczymy jak to wypadnie, mam nadzieję, że całkiem nie najgorzej. Swoją drogą pamiętajcie, że jeszcze była wersja Gwen plus Queen, Gwen plus Katarina, jak dobrze pamiętam, znajdziecie wszystkie te deki na moim kanale, wystarczy wyszukać na wyszukiwarce, która jest dostępna na głównym jakby moim koncie. Tyle ode mnie. Moi drodzy, jedziemy z gierkami. Jeżeli na moim kanale brakuje wam gier rankingowych, to zapraszam jeszcze raz na transmisję, bo tam wbijamy sobie tam po prostu. Grałem na tego gracza ostatnio. Master. Dużo pońców. To się naprawdę dużo pońców. Nie potrzebuję na razie tej karty, tak myślę. Wierzę w to, że Anka jest tu idealna. Chodź, Tibers, poszukamy przyjaciół. Tędy!
Myślałem, że będzie jastrząb na pierwsze tempo. Ale nie ma go. Zauważyłem, że ludzie nigdy nie blokują Anki. To jest bardzo ciekawe, bo jej atak jest nietypowy. Tak, ona nie ma ataku tak naprawdę. Atak ma dopiero tutaj, więc to jest ciekawe. Wow, pierwszy raz widzę, żeby ktoś to grał. Idealny blok. Why? Mogę zobaczyć się zaproszenie. Aż tak bardzo wierzysz w to, że będziesz mieć portal? To prawda, ciekawe. Nikt się nie zorientuje. Chcę się pobawić. Jestem pewny, że blok poleci tutaj. Nie ma co zabijać tej karty na razie. Kurde, dobra karta. Naprawdę dobra karta. Pasuje dla niego idealnie. Ciekawe, czy jeszcze dostanie dobre wyposażenie. Zostawię sobie. Nie wiem, czy nie popełnił błąd. Może takiej karty nie miał, bo tutaj świetna wymiana. Ale wydaje mi się, że ja na jego miejscu grałbym chyba to wyposażenie. Myślę, że przy 3 punktach spokojnie mogę sobie tak zagrać. Musiałem sprawdzić coś. Nie rozumiem za bardzo tego zagrania. Niestosowny to upiór. Nie rozumiem. Ale on narzuca presję, nie? Słuchajcie, to jest 11 do 17. Ale no, też pamiętajmy, że 2 razy się uleczył, tak? Wydaje mi się, że nie ma odpowiedzi na to zagranie. I tak się zastanawiam, czy ja bym dyrektorki tutaj nie poświęcił, ale wtedy chyba nie zadziała mi kompozycja. Nie wiem, jak wygląda kolejkowanie. Czy jeżeli zagram podwiecznych tancerzy na pierwszym miejscu, to czy faktycznie to zadziała tak, jak myślę? Ciężko mi powiedzieć. Zmiażdżenie oczywiście musi być pierwsze. Zaryzykuję. Tibers jest. No i słuchajcie, pierwsza taka fajna kompozycja. Może nie kompozycja, chociaż kompozycja to też jakaś jest. Ale kombinacja, chciałem powiedzieć. Co ciekawe, to zadaje 3 punkty obrażeń, tak? Czyli zobaczcie tutaj ten awansik na wagę złota. No i kolega tutaj jest zdziwiony teraz. Wow. No ale daleko jest od wina, kolega. W końcu portal, więc bardzo pechowo. O Jezu, bardzo pechowo. Dobra walka, przeprawia życie. Od biedy wystarczy też cząstek. Szkoda, że nie mam karty za 5. I got you. Cienie tobą zawładną. Ciekawe. No i co? Ma serce 80 punktów? Niestety bez szans.
nie chciałem tutaj ryzykować zagrywania szóstki, bo nie pamiętam, ile kosztuje zaklęcie, które zamienia wszystkie karty przeciwnika w lokację, a uważam, że gdyby ono było dostępne, bo tak jak my nie pamiętam, no to byłoby tutaj na wagę złota i dzięki temu mógłby wrócić do tej gry, także atak wydawał mi się jak najbardziej w porządku. I nawet gdyby zagrał Frostbite'a, to moje karty by po prostu zadały obrażenia po prostu przez tę umiejętność. Piękny winek, jedziemy z kolejną grą. Myślę, że trochę Riot przesadził z tym kopiowaniem, prawda? Bo tak, mamy księgę, mamy teraz piątkę i mimo, że jedno jest związane z umiejętnościami, a drugie z czym innym, no to jednak to połączenie jest bardzo mocne, nie? A Anka, no, Anka byłaby tutaj, piękna byłaby, ale no nie ma Anki, nie ma grania, tak? Bardzo lubię akurat uświęcenie za to, że możecie spokojnie grać tutaj pod bloki, bo jakby i tak na tym korzystacie, tak? I to jest świetna wiadomość. Tutaj wypadałoby zaryzykować. Uuu, ale to jest piękne, cieszę się, że dwie jedynki. I czy to jest Samira? Nie, tutaj Samiry nie ma. Uważam, że ważniejsza karta jest, ale jaka? Woli zabić 2-1, bo to jest przyszłościowo jeden dodatkowy punkt obrażeń, więc jest dla niego bardzo niekomfortowe i my mamy 4 punkty obrażeń, ale zaczyna nam brakować kart. Ale w sumie w następnej rundzie możemy kliknąć sobie spokojnie pauzę i będzie spoko. Pamiętamy, że zrobił jedną kartę. O, powiem wam więcej, możemy dorzucić jedynkę, później czwórkę i później dwójkę. Ładna pauza dla mnie, podoba mi się. Niech nie będzie wiedział, że tu jest też księga. Nie było opcji tego za bardzo ograć. Pauza. Okej. Bomby gotowe. Nawet się nie zorientuję z tobą. Źle. Myślę, że to nie było zbyt inteligentne. To jest aktualnie 6 punktów, tak? Czyli zostanie mu 3. 6 minus 3 to za mało. A i tak się pozbędziemy tej karty. Okej. Jestem ciekaw, czy może wrócić do tej gry. Trochę mnie boli to, że nie dobieram drugiej gry z rzędu, gdzie dobieram właśnie istotnej karty, którą jest Gwen. O, wow. Czyli tak, Volibear odpada. Teraz Volibear będzie grany, prawda? Wow. No to będzie ciekawe. To niewątpliwie będzie ciekawe. Shit. Ale to było przykre. Słuchajcie, 4 minuty. Gierka po prostu zaorana.
Powiem wam tak, nie spotkaliśmy jeszcze żadnej kontroli i ku mojemu zaskoczeniu nie spotkaliśmy Janiny. A powiem wam szczerze, że tak jak myślałem przed nagrywaniem tego materiału, to właśnie najbardziej obawiałem się Zaun. Tam jest coś takiego jak mistyczny strzał. Wy sobie zagrywacie kartę, zagrywacie później wyposażenie, tak, księgę. Dead. Także moi drodzy, jedziemy z trzecią i ostatnią grą. Lecz bardzo okej. Okay. W sensie fajnie, fajnie, że spotykam w końcu coś innego po tych naprawdę wielu grach. Kurczę, ta myszka mi się przesuje, widzowie. Wiem, że o tym wspominam. Chyba będę... No już szkoda tej zemsty, bo trafia akurat w takie, powiedzmy, niefortunne miejsce. Myślę, że tempo będzie na czwartą rundę, niestety. Bo dodatkowy stack i karta do bloku. Podejrzewam, że tu się pojawi karta 1-4. Dobrze, że ta karta nie ma jednego punkta zdrowia, bo bym się popłakał. I to jest już, to już go zaczyna pewnie martwić. Nie, bo i tak zrobi dobre bloki. Nawet gdybym chciał zagrać to dobrze, to mogłem tutaj co prawda dać na 2-2, ale nie ma potrzeby tracić tę kartę w tej rundzie. Skoczcie wszyscy! Zastanawiam się, czy ja pauzy tutaj nie chcę zagrać. No widzicie, i teraz potencjalnie ta karta przeżyje. Powoli, powoli do celu. Ale słuchajcie, wiecie, trochę boli mnie to, że ta karta jest bardzo mocna. W sensie ta karta jest nieprawdopodobnie mocna, bo macie zaklęcie Stargonu za 2 punkty. Natychmiastowy dobierz kartę i ulec za 2. Ta karta od drugiej rundy może leczyć jak szalona. No i to jest naprawdę problem. Ja tymczasem nie mam żadnego... To chyba pierwsza porażka nam się szykuje. Tak myślę. Masakra, w sensie powiem wam szczerze, że no, szału to nie ma. Nie wiem, czy to było dobre, bo tutaj może się pozbyć, ale zobaczymy jeszcze. Naprawdę, możecie, jeżeli wam się chce, macie ochotę, to policzcie, jak wiele punktów nasz kolega tutaj, przeciwnik, zagrał. Bo możecie mi wierzyć na słowo, zagrał bardzo dużo. Nie wiem. Słuchajcie, nie wyobrażam sobie wygrać tę grę. Aha, woli miś. Woli miś. No błagam, żebyś się miał woli misia. Aurelion tak, woli miś nie. Woli miś wszystko mi zepsuje. No i modlimy się, żeby woli miś spudłował w dobre targety. No nie, woli miś od początku. Karta dla mnie, która była bardzo ważna, umiera. No, chciałem, dlatego dorzuciłem jedynkę. No i to jest pierwsza gra, którą po prostu przegramy. Szkoda. Bo tutaj, szczerze mówiąc, nie miałem nic do powiedzenia w tej grze. Jakże zabawne. Ogólnie ogrywają nas karty 1-4. To jest aż, to jest przerażające. Oj, tu błąd. Ogromny błąd z mojej strony przy okazji, bo on ma... No ale w sumie i tak to przegrywamy, więc... Tutaj tak to było przegrane, także... no nie siadło w ogóle.
zmiażdżenia, nie akurat 2-3 trafione. Gdyby nie 2-3, zrobiłbym combo z dwójką i zrobił zabicie i jeszcze próbował grę. Ale możecie w ramach ciekawostki policzyć sobie, tak tam oczywiście nie powinienem grać, ile kolega się uleczył. No, ja mówiłem od dawna, że ta karta jest przesadzona i będę po prostu się trzymał tego zdania. Nie rozumiem po prostu, nie? Nie rozumiem, także... Dwa razy księga, która w aktualnym rozrachunku na pewno nie pomogło nam to, że nie dobraliśmy ani jednego bohatera, ani Anki na start. Anka nie mogła dostać księgi, przez to nie mogliśmy zabić dziecięcego kosmosu. I tak to wygląda niestety, tak? Trzy razy to zaklęcie. Nie uważam, że wrócimy do tej gry. Nawet nie uważam, że z... To nie wiem, to trzeba byłoby jakąś nadwyżkę obrażeń zagrać. A nie, przepraszam, zapomniałem, że istnieje coś takiego jak uświęcenie na 8 stakach. Tylko ja bym na jego miejscu zrobił pauzę. Jeżeli rzuci woli Misia albo Aureliona, no to... Okej. Okay. Nie, no to dla mnie to jest 100%. Spróbujmy, bo inaczej gry nie wygram. Ogólnie w poprzedniej rundzie miał wygraną grę. Frostbite ma. On wygrywał grę w poprzedniej rundzie. Leczenie, tak, wygrywa mu grę. Leczenie wygrało mu grę, nie? Nawet popełnił ogromny w ogóle błąd, tak? Ale... Popełnił w ogóle ogromny błąd, bo prawie przegrał przez to grę. Myślę na pewno, że leczenie wygrało grę, tak? Nie muszę tutaj tego podkreślać. No uważam, że jest to karta jak najbardziej też do nerfa. Za bardzo nie rozumiem, dlaczego tak... Ona za bardzo po prostu spowalnia tempo takich właśnie deków. Ale ja nawet z kombosem mógłbym tego nie wygrać, bo wystarczyło, żebym miał Frostbite'a. Aczkolwiek, jak na zakończenie i ten poczwórny taki atak, wydaje mi się, że całkiem ok. Ale dlatego też wam mówię, że warto grać do końca, bo widzicie, kolega popełnił błąd, bo miał tam open attack, wygrywamy grę, chyba się przestraszył jeszcze jednej zemsty. Ale i tak wydaje mi się, że mógł to rozegrać zdecydowanie lepiej. Tyle ode mnie, mam nadzieję, że deck wam się podobał. Bardzo silna bestia. Przy odrobinie szczęścia, odrobinie wygrywacie praktycznie wszystko, a przy już takim solidnym szczęściu to już raczej nie ma żadnego problemu, nie? Także warto grać. Trzymajcie się, do następnego. Yeah.